Siemano, siemano widzowie, witam was serdecznie. Powiem wam, jest tragedia. Jest totalna tragedia, ponieważ Yeti znalazł jakiś dziwny dowód w ogóle, który nie wiem o co w tym dowodzie chodzi. Dzisiaj u niego na odcinku to było. Pokazał mi jakąś książkę, gdzie była jakaś rzekomo rozmowa moja z Palionką, czy tam mój list do Palionki, w którym wyznawałem jej miłość. To jest totalnie nieprawda i wy doskonale wiecie, że takie coś się nie wydarzyło. Ale jestem oskarżony, co mi się bardzo nie podoba. I muszę dzisiaj koniecznie znaleźć dowód na to, że nie jestem winny. Dlatego postanowiłem, że muszę znaleźć osobę, która będzie w tym wszystkim neutralna. I taką osobą będzie oczywiście, no, Daveson. Dave Szefuncio to jest oczywiście taka neutralna osoba, że nie ma to tamto. Ja mam nadzieję, że on spojrzy swoim, prawda, żabim okiem na to i stwierdzi, kto faktycznie ma rację, a kto kręci. Zanim przejdziemy dalej do odcinka, to koniecznie poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, jak takie filmy wam się podobają. Zapraszam również na Palion Style, ponieważ tam możecie kupić sobie breloki wszystkich osób z Palionowa, więc koniecznie uzbierajcie całą kolekcję, wrzucajcie na Instagrama, oznaczajcie mnie i ja, prawda, będę tam wam lajkował te wasze relacje i może jakąś fajną relację, jak wymyślicie coś ciekawego z tym brelokiem, to wrzucę to na story do siebie, dobra? Więc wymyślcie coś ciekawego. Dobra, ja lecę do Dave'a, bo muszę z nim koniecznie porozmawiać o tej sytuacji, bo on jeszcze w ogóle o niczym nie wie, nie? Ja właśnie jestem ciekaw, ile on wie na dany moment i ja muszę mu wszystko przedstawić tak, żeby on, prawda, zrozumiał, w jakim ja jestem, w jakiej ja jestem czarnej dziurze, że tak ujmę, bo tu jestem oskarżony o naprawdę najgorsze rzeczy. Puk, 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 puk. Dave, o kurczę, ten dzwonek. Kto puka, ten nie będzie zgubiony nigdy. Oj, tak, tak. Dobrze. Co, stary, co cię Dave, przyprowadza nie, w moje progi, bo jest noc. Noc, zaraz. No zaraz noc, ale stary, muszę po cichu działać. Słuchaj, nie jest dobrze. Yeti znalazł jakąś książkę u mnie na chacie, przynajmniej tak mówi, że znalazł jakąś książkę na chacie, która oskarża mnie o to, że ja niby z Palionką coś tam, ten tegest, wiesz o co chodzi? Co? No też mi się to wydaje być głupie totalnie. Nie, to jest głupota chyba. Potrzebuję ciebie, żebyś zobaczył tą książkę i wyraził swoją opinię na temat tego, czy ona jest legitna, czy nie. Bo no Yeti dobra. Twierdzi, że jest legit, nie? Więc musimy pójść do niego, z nim porozmawiać. No, musisz to zobaczyć, no, jest taki, i wybij mu to z głowy, bo stary, ja podejrzewam, że to on raczej współpracuje z tą Palionką. Mm-hmm, i no. Wydaje mi się, że ja znajdę. Na bank znajdę jakieś dowody na to, że to jest on, tylko ja na razie ich jeszcze nie mam, ale na pewno to nie jestem ja, no jak ja teraz. No, nie, wiesz, gramy to. Ja się troszkę boję, bo ja nie chciałbym, żebym zostać tak osądzony o takie rzeczy. Halo, nie, no, puk, Yeti. Tu się nie puka, tu się wchodzi jak do obory. Co tam? Co tam, kurde, wariacie? Spatrz, kogo ci przyprowadziłem. Przyszedłeś. O, cześć, Dave, fajnie, że jesteś. No, cześć, Jekla. Możesz wiedzieć, że twój kolega romansuje z... Tak, tak. No właśnie, twojego przyjaciela. No właśnie, słyszałem takie, kurde, pogłoski i chciałbym je zweryfikować, bo tak, wiesz, to są poważne oskarżenia. Pokaż tą książkę, pokaż książkę. Patrz, jeszcze sobie zapisał na ważne, żeby... ważne, co za chłop. Ty nie bądź tak pokaż. Pewny, ty... Zobacz. Pokaż, Paweł, zobacz, znaczy Dawid, zweryfikuj legitność tego tekstu. Hej, Palionka, to ja szybko musimy się spotkać i poważnie porozmawiać, to coś jest silne niż związek z Palionem. Proszę, żyć kogoś, żyć ze mną długo i szczęśliwie, kecy. No. No jak to brzmi? To brzmi jak... Kurde. Ty napisał, rozumiesz? Jeszcze ale to nie ja napisałem! To nie jest moje! No właśnie, Filip tak nie pisze chyba, wiesz, w taki sposób. Chyba nie w taki sposób. Bo nie był tak zakochany, a teraz się zakochał, to mu odwaliło. Mówisz? Nie, no mi się wydaje, że... No powiedz mi... Nie, no kurde... Yeti, jaki ty potrzebujesz jeszcze dowodów na to, żeby... Stary, jedna książka to nie dowód. Właśnie, i poza tym jeszcze... jedna książka, to może... Dobra. To może czas wyskoczyć z moim dowodem numer dwa, bo... A proszę bardzo, Ale za to tobie, Dave, pokażę to. Bo widzisz, tutaj jest coś takiego jak ważne. I to nie ja napisałem, tylko pewna osoba. A kto? Proszę cię, Dawidzie, pokaż zobacz, to. Proszę, oto pokaż mi to, bo... Proszę, proszę. Zaraz, kurde, strzeli. Patrz, aż Yeti se siądę z siema, wrażenia. Siema, jetlag, chyba miałeś rację, to coś ukrywa. No? Byłem to super, co jest Palionką. Byłem u niego w domu i znalazłem coś, co bardzo mnie zerwowało. Zostawienie do więzienia ze skrzyni jego... Palion. Okay. Czekaj, pokaż mi to, co tam pisze? To Palion coś napisał? Okej. Pokaż mi to. Ej, dobra, Filip, tłumacz się z tego, bo czekaj. To już, kurde, nie wygląda. Siema, jetlag, chyba miałeś rację, to coś ukrywa i prawdopodobnie to on współpracuje z Palionką. Byłem u niego w domu i znalazłem coś, co bardzo mnie zdenerwowało, zostawiłem to w jednej ze skrzynek w jego domku, iść tam i sam zobacz. Co? No co? Ale nie, no przysięg... No nie, kurczę. Dobra, jaki jest dowód na to, że to jest naprawdę, że to Paweł napisał? No przysięgam, że to nie ja! No jak... Nie, no panowie, to tak nie może wyglądać. No... Zawiadam się. No nie, no jak zawiodłem? Nie. Ale przysięgam, że to nie ja. Ja też się zawiodłem, nie spodziewałem się po Szczypsonie. Chyba stoję, kurde. Jak no? Nie, no, Yeti, stary, dwa dowody jeszcze, no widać, że to Paweł pisał, to widać to.
panowie. No nie, no błagam was, no przecież kurde, to... Filip, coś to odwali, no, no ale to nie, palionka... ja nic nie zrobiłem takiego, no błagam was. Jeszcze masz milki, nie? I palionka nagle. No właśnie, wszystko ale... dla siebie, nie? No nie, to właśnie nie jest tak, no panowie. Dobra, wkręcasz mnie, Yeti. Wkręcasz mnie, Yeti, i zrobiłeś to specjalnie, bo ja na tobie się ostatnio kurczę, uczyłem, prawda? Nie, no nie, wiem. Nie mogę, no nie wkręcałbym z takich rzeczy zrobi... Ja biorę sprawę poważnie, bo wczoraj przyszedłeś i mnie oskarżałeś o to, więc nawet mnie nie denerwuj. No ale, no bo... No... No, no, no prawda, tak było, ale, ale no nie, no to... No, ale nie wiem, kopiesz sobie grób, ale stary. Byłem, dobra, ja, spytajmy się Pawła. Ale go nie ma chyba. Ale Pawła chyba nie ma. No, faktycznie. No, ale to... No nie, no dlaczego jestem taki, że w takim kurde, w ogóle no nie wiem, no tutaj ja nie wiem, no coś się takie rzeczy odwalają ostatnio, ja wychodzę, nie, no ja daj, wychodzę. Nie, 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 no błagam, nie, jak nie możesz. Jak z palionką, no przecież to jest, no nie kurde, z palionką, jak... właśnie, jak... No nie, nie, nie. To właśnie tak, ja to właśnie tak nie wygląda. Ja też jestem pod wrażeniem, nie spodziewałem się. Nie, Yeti, proszę, weź, przyznaj w końcu, że to jest po prostu żart jakiś, to nie jest nie, prawda. Nie, ja tego po pierwsze nie napisałem, dostałem taką wiadomość, to poszedłem sprawdzić, kurde. Ale no jak, ja właśnie, jak to wyglądało? Kiedy ty dostałeś tę wiadomość od Pawła? No ja się budzę i nagle mam skrzynkę w swoim domu ważnym. No to otwieram ją, patrzę, a tam coś takiego napisane. Idę sobie do Szczypsona i już mówię, ja nie mogę, ile on ma tych książek, nie znajdę tego. I nagle beczkę sobie otwieram, a tam książka, że jesteś z palionką. No żałosne po prostu, naprawdę. Znaczy może nie jesteś, ale piszesz jej takie rzeczy, to i tak jest żałosne. Nie, panowie, no to jest kłamstwo. To ktoś, tak ktoś, mnie chce, ktoś mnie chce wrobić tutaj w takie rzeczy. Ja... Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. No jaki sus? No nie, zaczyna sus się na S, Nick i sus to... No, no nie! To, znaczy? To nie jest prawda. Nie, no dobra, panowie, błagam. Błagam, sus może... Simpson. Nie wiem, pomóżcie mi znaleźć dowód na to, że to nie ja. Błagam, no uwierzcie mi, że to nie jestem no, ja i pomóżcie mi znaleźć dowód. Zrobić? No nie wiem, znajdźmy jakikolwiek dowód, to ja... Nie ma dowód. Pójdźmy do palionki. Palionka na pewno będzie miała jakiś dowód. Ale nie ma palionki. No. Ale po prostu dowód u niej, ona się na pewno coś... Ona, no nie wiem, to musi być... No. Nie wiem, nie wiem co mam za powiedzieć, a jestem tak już skołowany, że... Bo za bardzo próbujesz się tłumaczyć. No bo chcę się obronić, bo to nie jestem ja, nie jestem winny tutaj w tej sytuacji. Też mi się tak wydaje, że te tłumaczenia są takie już nerwowe, takie po prostu już, no, uciekające od normy, nie? No takie... Ale Dave, czy uważasz, że ja byłbym w stanie coś takiego zrobić? No nie wiem, no dwa dowody były, no. Wiem, kto może wiedzieć. Kto? Ostatnio byliśmy u Bzyka na odcinku i Bzyku wynalazł wykrywacz kłamstw, który jest 100% i mógłbyś to zobaczyć. No i moim zdaniem, dobra. Dave, ja to, mogę to, się to, po... to jest w sumie legitne. Mogę to się podjąć wykrywaczowi kłamstw, mogę. O, no to, o, no to działa. To ciekawe. No to dobra, gdzie tam był ten wykrywacz, no. Tutaj dobra, był, patrzcie, no. Teraz zobaczycie, że ja nie kłamię, że ja zawsze prawdę mówię i tutaj nikt mnie nie skołuje. Uwaga, jesteście gotowi? No więc tak, żeby to... ci zadać pytanie. No tak, zadaj pytanie. Czy jesteś bądź piszesz z palionką? Nie. No dobra, ale to jeszcze nie jest dowód. To jest takie pytanie, dobra. Wiesz, ja na przykład, no nie wiem co to znaczy pisać, bo na przykład mogło tutaj wziąć pod uwagę to, że ja na przykład na czasie do niej napisałem, a tak było. Ale nie piszę z nią w książkach. No ale nie, no ale wyszło, że nie kłamiesz, no wyszło, że powiedziałeś, że nie i wyszło, że prawda. Aha, dobra, dobra. A co ty myślałeś? Dobra, nie, bo ja już myślałem, że po prostu, że to jest, że jakby, dobra, nie, ja już jestem tak zestresowany, że się skołowałem, macie rację. Ja już myślałem, że to mnie oskarża, nie? Ojej, dobra. Ja tak mówię, z czego on się tłumaczy, nie? Nie, dobra, no to widzicie, no to jest dowód. Ale może być źle skalibrowany. No. No trzeba to sprawdzić ja oczywistym ja pytaniem. Dobra, to ja daj, tutaj, oczywiste ja pytanie. Sprawdzę. Czy, nie, ja to sprawdzę. Yeti to jest osoba, która nie podoba się żadnej dziewczynie. Działa, działa. No nie działa, bo się przecież nie podoba. Więc powinno być, że prawda, kurde, że się nie podoba. No to widać, ale to czekaj. No to może w takim razie moje oskarżenie wobec niego. Że paliące się podoba. Podoba. No to czy widzisz... Yeti podoba się paliące? Ale to chyba ja muszę odpowiedzieć. No właśnie, on musi odpowiedzieć, bo to jest jakby nie, że tak, ten, tylko... Dobra. Yeti, czy podobasz się paliące? Ale no właśnie, to tak jakby, to tak nie działa. No to nie wiem, czy tobie się podoba palionka? Nie, palionka mi się nie podoba. Dobra. Tylko to on powinien kliknąć, kurde. Nie? Kurde! No, kliknąłem, to ja kliknąłem. A ty?
No, to ja. Prawda, wyszła, że prawda. No nie wiem, nie podobam, no kurde, panowie, za dużo jest tego ostatnio. Kurde, jakieś kłótnie o paniąkę, no. Dave, może to ty z nią współpracujesz i jesteś, co? No, Dave, pewnie, czy pomogłeś paliące, czy pomagasz paliące? Nie. Nie? No to sprawdź. No dobrze, no czyli też, czyli prawda. Dobra, no to zadajcie mi jeszcze jakieś pytanie, no. Czy podoba ci się Milki? O, dobre. Nie. Stinky cheese. Nie. No dobra, inaczej powiem. No kurde, Stinky cheese. Widzowie, kupujcie bryloki na palio staś. Dokładnie tak. Nie, no. Dlaczego palionowa? No nie wiem, co ja mam w tej sytuacji zrobić, no. No panowie... No nie da się, no z tym się nie walczy. No to właśnie, to skoro wyszło mi, że w takim razie, że Emilia mi się podoba, no to jak ja mógłbym z palionką? No, kolejny dowód. To, mi też tak, się podoba dużo dziewczyn, ja, co nie znaczy, że na przykład mi też. Zakochałem się w nich. No to prawda. No właśnie. To prawda, czyli tak naprawdę jesteśmy w punkcie wyjścia. Czyli... No można tak powiedzieć, no dobra. Czyli chcesz jeszcze jakieś pytanie zadać? Myślę. Kurde, nie wiem. Ale ja do Yetiego mam jeszcze, Yeti. Słucham. Jesteś gotowy? Tak. Czy pomogłeś uciec Steve'owi? Pewnie, że nie. Aha, okej. Okay. Jak się do tego odniesiesz? Nie rozmawiam z oszustami, idę do domku. Jak się do tego odniesiesz? Ja nigdy tam nawet nie byłem. Nie, byłem w sumie ostatnio, ale to już po ucieczce. Aha, no to nie widzisz. Nie rozmawiam z oszustami. No to ja w takim razie wyszło szydło z worka. Maszyna się zepsuła, tak nie, panie. Zepsuła się, tylko po prostu oskarżasz mnie o jakieś rzeczy, które zrobiłem, które są totalną nieprawdą i mnie się to totalnie nie podoba. Ale chodź, bo zanim, powiedzmy, bo dobra, już ustalone jest, że to nie ty. Ale panowie, to może chociaż ustalmy, kto mi to podrzucił i kto podrzucił to w twoim domu, nie? No nie wiem, no. A może to faktycznie Palion podrzucił? Może Palion tak myśli? Nie wiem, panowie, nie mam argumentów już totalnie i nie wiem, jak mam was przekonać, nie wiem, o co chodzi. Co ty, Yeti, robisz? Powiem ci tak, ej, właśnie! Dave, zapomnieliśmy o najważniejszym, przecież Palionka jest w ciąży. Zapomniałem ci zadać jedno ważne pytanie, zapraszam. Dobra. Dawaj. No okej. Okay. No, szybko, zobaczymy jakiś ciebie ogier. No, że co, spytasz się, wie, czy to moje dziecko jest? No tak. Pewnie, że tak. Ale to, no dobrze, dobra, no to spytaj, spoko, nie mam nic do ukrycia. Spoko. Jest to twoje dziecko. Szczypson, czy dziecko Pająki jest też twoje? Nie. Nie, panowie, proszę, nie, to nie tak. To nie tak, panowie, proszę. Fajnie. Nie wyciągaj tego miecza. To jest składzona ta maszyna, jednak się faktycznie zepsuła. Fajnie. Nie, fajnie. Panowie, to ja jest kłamstwo. Ja z tobą nie rozmawiam, ty kurde. Bękarcie. Tak mi się wydawało, ja też. Panowie, to nie jest moje dziecko. Się...